Dzień dobry, słuchacie kolejnego podcastu kryminalnego na kanale Czarna Wdowa, a tym razem będzie o Heather Gares. Zapraszam! Osoba, o której dzisiaj będzie mowa, przyszła na światek o Heather Lynn Hodges w lutym 1969 roku. Urodziła się w Wheatridge, to jest małe miasteczko położone w hrabstwie Jefferson w stanie Colorado w Stanach Zjednoczonych. Jej rodzicami byli William oraz Linda Joan. Heather miała tylko jedną siostrę o imieniu Wendy. Nie ma wielu informacji na temat jej dzieciństwa. Pojawiają się wyłącznie wzmianki o tym, że zawsze była ruchliwym i energicznym dzieckiem. Szybko nawiązywała nowe znajomości, co znacznie ułatwiało jej życie zarówno w dzieciństwie, jak i później w życiu dorosłym. Heather poznała swojego przyszłego męża na studiach. Studiowała na Uniwersytecie Stanowym, czyli Uniwersytecie Północnego Colorado. Mężczyzna nazywał się Ignacio Gares i urodził się w 1967 roku, czyli był o dwa lata starszy od Heder. Według wspomnień znajomych i bliskich, a także wspomnień Ignacio, to była miłość od pierwszego wejrzenia, od pierwszego spotkania. Ignacio wiedział, że Heder zostanie jego żoną. Para poznała się w 1989 lub 90 roku, a w 1991 miał miejsce ślub. Państwo młodzi niedługo później ukończyli studia i postanowili zostać w tym samym mieście, w którym studiowali, czyli w Grilly. Grilly znajduje się w północnej części Colorado i jest położone około kilkadziesiąt kilometrów od Denver. W latach 90. mieszkało tam 60 tysięcy mieszkańców. Początkowo Grilly, ze względu na warunki, było osadą rolników. Dopiero później przekształciło się w większe miasto, aczkolwiek nadal dominowało rolnictwo. Jest to bardzo spokojne miasto. Wskaźnik przestępczości na 100 tysięcy osób jest poniżej średniej krajowej. Grilli było i jest typem miasta, które przyciąga ludzi, którzy chcą osiąść w spokojnym, stabilnym mieście i założyć rodzinę. Według młodszych mieszkańców miasta w Grilli nie dzieje się nic przez większość roku. Jest kilka wydarzeń, które przyciągają turystów, np. targi rolnicze czy Rodeo lub festyn organizowany z okazji dnia 4 lipca. To miasto można kochać lub nienawidzić za jego klimat. Heather należała do tej pierwszej grupy. Wiedziała, że chce zostać w Grilli, założyć rodzinę, kupić dom i pracować do emerytury. Po ukończeniu studiów związanych z finansami i rachunkowością zaczęła pracować w banku. Szybko awansowała i krótko po ślubie pracowała już jako asystentka dyrektora banku. Jej mąż Ignacio został policjantem. Według znajomych i współpracowników Ignacio był dobry w tym, co robił. Chciał pracować w policji ze względu na to, że chciał pomagać ludziom. Na początku lat 90. Ignacio został przydzielony do grupy zajmującej się rozpracowywaniem sieci narkotykowych. Jak sam wspominał, to była niebezpieczna praca. Praca, która odbijała się też na heder. Jako żona policjanta często martwiła się, kiedy nie wracał do domu na noc, czy kiedy musiał zostać dłużej w pracy. Praca męża wpływała na ich małżeństwo. Wtedy zaszła pewna zmiana, bo Ignacio nauczył się, że pewne sprawy trzeba ukrywać przed Heder. Rzadko rozmawiał z nią o pracy. Nie chciał, aby się martwiła. Zdawała sobie sprawę z tego, jak bardzo jego praca potrafi być niebezpieczna. I tak Ignacio, nazywany przez współpracowników i znajomych ik, zaczął stosować zasadę nie pytaj i nie mów. Dla rodziny Heder pewne rzeczy związane z pracą Ignacja, takie jak ukrywanie szczegółów dotyczących akcji w pracy, były zrozumiałe. Siostra kobiety, Wendy, będzie po latach mówić, że poza tym jednym szczegółem, Heder i Ignacio wydawali się idealnym małżeństwem. Podczas różnych spotkań towarzyskich, uroczystości rodzinnych, wydawali się szczęśliwi. Dla wielu było to jak małżeństwo z obrazka. On, policjant, silny, opiekuńczy i troskliwy. I ona, empatyczna, rodzinna, małżeństwo, jakiego przyjaciele pary zazdrościli. W tamtych latach, Heather, pomimo tego, że mieszkała w innym mieście, codziennie rozmawiała z członkami rodziny, w szczególności z siostrą Wendy i przyjaciółkami, w tym najlepszą przyjaciółką Jamie. Po latach, Jamie będzie wspominać swoją przyjaciółkę tak. Była przyjazna dla wszystkich, starała się być przyjaciółką dla wszystkich. Była cudowną, energiczną żoną, która myślała o wszystkich innych poza sobą. Heder udało się szybko nawiązać znajomość z sąsiadkami, i wszyscy sąsiedzi właściwie powtarzają to samo co jej przyjaciółka i siostra. Heder była lubiana w pracy, zawsze witała ludzi z uśmiechem, chodziła do kościoła i była bardzo wierząca, a także udzielała się w społeczności. Była bardzo oddana mężowi i nikt nie miał wątpliwości co do tego, że stawia męża na pierwszym miejscu. W 1997 roku, czyli sześć lat po ślubie, Ignacio i Heather doczekali się dziecka. Na świat przyszła ich córka, Victoria Shea. Mijały kolejne lata i wyglądało to z zewnątrz tak, jakby rodzina Gares była tą wyobrażaną przez wszystkich przykładną, perfekcyjną amerykańską rodziną. Znajomi pary czasem zastanawiali się, czy pod powierzchnią nie kryją się jakieś problemy, bo to wszystko wydawało się zbyt idealne, aby mogło być prawdziwe. Ignacio dostał awans, jego zarobki były wysokie, po pracy często przynosił żonie kwiaty, a w weekendy spędzał czas z rodziną. Heather pracowała w tym samym banku, ale nie była to praca na pełen etat. Kobieta starała się dzielić swój czas pomiędzy pracę, a wychowywanie córki. Problemy zaczęły pojawiać się w 2003 roku, czyli 12 lat po ślubie. Wiktoria miała wtedy 6 lat. Wszystko zaczęło się od tego, że matka Heder zmarła na raka w 2003 roku. Parę miesięcy wcześniej ojciec Heder zmarł na zawał serca. To było bardzo trudne doświadczenie życiowe dla bohaterki tego podcastu. Przez większość życia miała bardzo dobry kontakt z rodzicami. A po ich śmierci miała do siebie pretensje, że nie spędziła z nimi więcej czasu. W tamtym okresie prawie codziennie Heather rozmawiała ze swoją siostrą Wendy przez telefon. Wendy również nie potrafiła poradzić sobie ze śmiercią rodziców. Siostry były dla siebie wsparciem. Jak zauważyła Wendy, Heather nie potrafiła poradzić sobie z żałobą. W tamtym okresie wszyscy znajomi pary oraz bliscy Heather dali jej przestrzeń, aby przeżyła traumę na swój sposób. Minęły miesiące, życie to czuło się dalej, jak przypominał jej Ignacio, a Heder czuła się coraz gorzej. Codziennie miała ataki paniki i stwierdzono u niej depresję lękową. Przez to musiała brać leki przeciwdepresyjne, które wpływały na jej osobowość. Tak przynajmniej twierdzili jej znajomi oraz jej mąż. Heder, która dbała o innych i nie myślała o sobie, teraz nie mogła poradzić sobie z codziennością. Nie radziła sobie w pracy i nie potrafiła zająć się córką. Większość obowiązków przez to przeszła na Ignacio. I później w wywiadach Ignacio będzie mówił, że to był właśnie ten moment, kiedy ich małżeństwo zaczęło się rozpadać. Jego żona była w bardzo złym stanie, a on oczekiwał, że po śmierci rodziców dojdzie do siebie dużo szybciej. Od teraz jej dni wyglądały podobnie. Wracała po pracy i jadła obiad sama, a następnie zamykała się w pokoju. Zanikła wtedy jakakolwiek intymność i para przestała uprawiać seks. Ignacio był bardzo sfrustrowany. Jego postawa i emocje będą w tej sprawie bardzo ważne, bo Ignacio sprowadzał wszystko do własnej osoby. To on czuł się niekochany, to on musiał się wszystkim zająć, to on był postawiony w złej sytuacji i chciał zrobić wszystko, aby to zmienić. Chociażby nawet znaleźć osobę, która spełniłaby jego oczekiwania, która okazałaby mu zainteresowanie. Myślał o tym coraz poważniej i któregoś wieczoru zapytał o to żonę. Chciał wiedzieć, co by zrobiła, jeśli by odkryła, że miał kochankę. Heder powiedziała, że bez wahania podjęłaby jedyną słuszną decyzję, to znaczy rozwiodła się z nim. Po uzyskaniu takiej odpowiedzi mężczyzna powiedział, że dzięki temu ma pewność, że poślubił właściwą kobietę. Ale nadal czekał, a Heder nie czuła się lepiej. I wtedy, latem 2004 roku, na jego drodze pojawiła się druga kobieta. 2004 rok. Czyli ponad 13 lat po ślubie, rok po śmierci rodziców Heder, Ignacio poznał Szonę Nelson. Szona była początkowo koleżanką z pracy. Ignacio był policjantem, a Szona pracowała jako operatorka numeru 911. Tak jak pan Gares, mieszkała w Grilly, a obszar jej pracy obejmował całe hrabstwo. Przy jednej ze spraw musiała omówić pewne kwestie dotyczące rozmowy telefonicznej z policjantami, dlatego doszło do spotkania. Później, jak wspominał Ignacio, on i Shona wpadali na siebie prawie codziennie na mieście. Raz spotkali się na komendzie, innym razem w kawiarni i tak od słowa do słowa zaczęli prowadzić rozmowy na głębsze tematy. Obydwoje byli nieszczęśliwi i mieli problemy w małżeństwie. Więc to zbliżyło ich do siebie i sprawiło, że potrafili rozmawiać do późna na różne tematy. Shona Nelson tak naprawdę urodziła się jako Shona Bands. W 1973 roku. Co oznacza, że była o cztery lata młodsza od Heder i o 6 lat młodsza od Ignacja. Całe życie spędziła w Grilli, to w tym mieście przyszła na świat, wychowywała się i później pracowała. Miała trudne dzieciństwo. Jej matka nie potrafiła poradzić sobie z macierzyństwem, więc oddała małą córkę pod opiekę swojej siostrze. Siostra o imieniu Debbie adoptowała szonę. Przez to, że dziewczynka zamieszkała ze swoją ciotką, kiedy miała mniej niż dwa lata, Debbie podjęła decyzję, aby ukryć przed nią prawdę. Szona dowiedziała się, kto tak naprawdę jest jej biologiczną matką, dopiero w 1990 roku, po ukończeniu szkoły średniej. Jak wspominali jej przyjaciele z tamtego okresu, była zdruzgotana. Nie potrafiła poradzić sobie z prawdą. Nie potrafiła wybaczyć swojej adoptowanej matce, czyli de facto swojej ciotce tego, że ją okłamywała i matce, tego, że ją zostawiła. W 1992 roku, czyli w wieku 19 lat, Shona zaczęła pracować jako operatorka numeru alarmowego. Prace poznała swojego przyszłego męża. Nazywał się on Ken Nelson. Według niektórych źródeł mężczyzna pracował wtedy jako dyspozytor razem z Shoną, a według innych pracował jako policjant. Nie wiadomo dokładnie, która wersja jest prawdziwa, ale w późniejszych latach Ken pracował jako Policjant W 1996 roku Shona wyszła za Kena i wkrótce pojawiły się na świecie ich dzieci. Para miała dwójkę dzieci, nie sprecyzowano jakiej płci. Jej ciotka Debbie wspominała ją tak: Shona Nelson, którą znam, jest zabawna. Jest oddaną matką. Kocha swoje dzieci. Wychowała naprawdę dobre dzieci. Jest dobrą siostrą, jest dobrą córką i jest bardzo lojalna. Na początku lat dwutysięcznych Szona nadal pracowała w tym samym miejscu, wychowywała dwójkę dzieci razem z mężem Kenem. Bardzo lubiła swoją pracę i postrzegała ją jako misję. Udało jej się nawiązać wiele znajomości w pracy, w tym z kobietą o imieniu i nazwisku Michelle Moore, pracującą na pobliskiej komendzie. Michelle była o kilka lat młodsza od Szony i często opiekowała się jej dziećmi, kiedy Szona szła na nocną zmianę do pracy. Kobiety zostały dobrymi przyjaciółkami, często chodziły na drinka i spotykały się z innymi współpracownikami. Ken rzadko bywał w domu. Pracował jako zastępca szeryfa i chciał piąć się po szczeblach kariery, co miało wpływ na jego życie rodzinne. To Shona spędzała z dziećmi większość czasu. Sytuacja finansowa rodziny była dobra. Sąsiedzi i znajomi pary uważali, że Ken i Shona tworzą zgraną, dobrze dobraną parę. Jednak za zamkniętymi drzwiami Shona nie była zadowolona z małżeństwa. Czuła, że coś w nim brakuje. Na początku lat 2000 wdała się w kilka romansów. Mężczyźni, którzy byli kimś więcej niż znajomymi Szony, pracowali w policji lub byli związani w jakiś sposób z organami ścigania. Kiedy Ignacio poznał Shonę, nie miał zamiaru początkowo nawiązywać z nią romansu. Cenił w niej to, że potrafiła słuchać, że rozumiała jego problemy. I że służyła dobrą radą. Widział w niej przyjaciółkę. Ale wkrótce odkrył, że coś jest na rzeczy. Zaczął coraz częściej wpadać na szonę w kawiarni. Czuł się coraz bardziej emocjonalnie z nią związany. Mówił o swoich problemach, ona opowiadała o swoim mężu i tak zbliżyli się do siebie. Bardziej niż powinni, jak wspominał. Do zbliżenia doszło parę tygodni po pierwszym spotkaniu. Jeszcze latem 2004 roku. Ignacy, jak mówił później w wywiadzie, czuł wstyd. Nie wiedział, co powinien zrobić. Nie mógł się przyznać, bo wiedział, że wtedy Heder będzie chciała wziąć rozwód. Mężczyzna nie wiedział, co powinien zrobić, więc ostatecznie nie zrobił nic. Pozwolił tej chwili trwać i jak później mówił, tutaj jest bardzo ciekawy cytat, kiedy dziennikarz zapytał, dlaczego spałeś z szoną więcej niż raz, skoro wiedziałeś, że to jest złe, on odpowiedział, ponieważ problem nadal istniał. To jak bycie ubrudzonym błotem. Kiedy trochę się ubrudzisz, kiedy jesteś już cały w błocie, jaka to różnica, czy masz na sobie trochę więcej błota. Szona i Ignacio spotykali się coraz częściej. Ignacio chodził na nocne zmiany do pracy i jak mówił, zostawał tam po godzinach. Nieobecność Szony nie została nawet zauważona, ponieważ Ken bardzo dużo pracował, a pod jej nieobecność dziećmi zajmowała się przyjaciółka, czyli Michelle zaczęła tworzyć się bardzo skomplikowana i niejasna sytuacja, która mogła być dla wielu niezręczna. Osoby uwikłane w ten romans, czyli Ignacio i Szona, spotykali się coraz częściej w pracy. Znali te same osoby. Co więcej, mąż Szony był policjantem. Również znał te same osoby. Zaczęły krążyć plotki o romansie. Coraz więcej osób zaczęło dostrzegać, że Ignacio i Szona mają się ku sobie. I po paru miesiącach zdaje się, że wszyscy o tym wiedzieli a właściwie wszyscy poza Kenem. Jego współpracownicy robili wszystko, aby mężczyzna nie dowiedział się o tym sekrecie i przez długi czas żył w niewiedzy, nie podejrzewając żony o zdradę. Natomiast kolejna osoba uwikłana w ten romans, czyli Heder, nie chciała nawet myśleć o tym, że mąż mógłby ją zdradzać. Ufała mu bezgranicznie. Sytuacja stawała się coraz bardziej nieprzyjemna. Bo Ignacio czuł się okropnie, ale nie chciał zakończyć tego romansu. Shona nie oczekiwała od niego deklaracji. Chciała z nim sypiać. Nie chciała się wiązać na stałe. Problem polegał na tym, że bohater tego podcastu nie wiedział, z kim nawiązał relację. Shona Nelson była niebezpieczną kobietą. Miała wcześniej kochanków, o czym jej mąż nie wiedział. Kiedy się z kimś wiązała, stawała się opiekuńcza wobec tej osoby. Troska i uczucie szybko przeradzały się w obsesję. Wszelka wrogość i agresja nie były skierowane w stronę kochanka, który zdradzał swoją współmałżonkę, a w stronę partnerki, którą Szona postrzegała jako przeszkodę. Szona za każdym razem stosowała ten sam mechanizm. Wdawała się w romans i chciała pozbyć się partnerki i kochanka. Trudno powiedzieć, z czego to wynikało, według niektórych Szona nienawidziła wszystkich kobiet, a ta nienawiść powstała w wyniku zaburzonej relacji z biologiczną matką oraz ciotką. Szona była agresywna wcześniej, wobec innych partnerek swoich kochanków, ale w relacji z Ignaciem ta agresja stawała się jeszcze wyraźniejsza. Szona śledziła Heder. Coraz częściej wpadała na nią w miejscach publicznych, tak jak miesiące wcześniej, na Ignacja. Do takich sytuacji dochodziło najczęściej, kiedy Szona była wraz ze swoją przyjaciółką, Michelle. Czuła się wtedy pewniej. Była jeszcze bardziej agresywna. Dochodziło do takich sytuacji, że Heather, kiedy robiła zakupy, była zaczepiana przez szonę, która wytykała ją palcami ze swoją przyjaciółką i wyzywała ją. Nazywała ją szmatą, suką i Heather nie miała pojęcia o co może chodzić. Za pierwszym razem wydawało jej się, że doszło do pomyłki, ale sytuacja się powtórzyła. Więc poprosiła siostrę o radę. Wendy wtedy zasugerowała, że może Ignacio ma romans, a ta kobieta jest jego kochanką. Hader powiedziała, że to niemożliwe. Czuła się zagrożona, więc postanowiła porozmawiać o tej sytuacji z mężem. Ignacio powiedział, że zna Szonę, że to jego koleżanka z pracy. Ma na jego punkcie obsesję. Obiecał, że porozmawia z nią i poprosi, aby zostawiła Hader w spokoju. Jak później będzie wspominać Szona, Ignacio, tak jak obiecał, poruszył ten temat. Wtedy się zdenerwowała. Do sytuacji takiej jak ta w supermarkecie dochodziło coraz częściej. Heather podczas rozmów telefonicznych z przyjaciółkami zadawała to samo pytanie: Dlaczego mnie to spotyka? Jestem dobrą osobą. Czemu wybrała akurat mnie? I według słów Jamie, czyli przyjaciółki oraz siostry, Wendy, Heather czuła, że najbardziej logiczne wyjaśnienie jest takie, że Shona jest kochanką jej męża, ale nie chciała w to uwierzyć. Nadal ufała mu bezgranicznie. Jesienią 2004 roku, kiedy Ignacio zaczął myśleć nad zakończeniem romansu, Szona wyznała mu, że jest miłością jej życia. I nie zamierza go opuszczać. Chce z nim założyć rodzinę. Oczekiwała, że rozstanie się z żoną. Zaczęła mu grozić, że jeśli ją opuści, o wszystkim powie Heder. Zaczęła nim manipulować. Powiedziała, że jeśli będzie dobrym chłopcem, to cytat, i zrobi wszystko, co każe. Ten ich mały sekret nie ujrzy światła dziennego. Problem zaczął wymykać się spod kontroli. Od tamtej pory Ignacio nie chciał uprawiać seksu z Szoną, i to ona naciskała na zbliżenie. Ponadto mówiła o swoim romansie w pracy. Wiedziały o tym jej koleżanki, jej przełożona, inni policjanci, więc nie był to już tylko temat plotek. Szona potwierdziła, że ma romans z policjantem. Współpracownicy Kena, czyli jej męża, robili wszystko, aby ta tajemnica nie doszła do Kena. Ignacja próbował unikać kochanki, ale za każdym razem, kiedy ją ignorował, wpadał na nią w jakimś miejscu publicznym lub pod domem, albo w pracy i wtedy szona mu mówiła Pamiętaj, że mogę o wszystkim powiedzieć twojej żonie. Rób wszystko, co mówię. Mężczyzna podjął jeszcze jedną próbę ucieczki, zmienił numer telefonu, zmieniał grafik, starał się robić wszystko, aby tylko nie spotkać się z szoną. Ale i tak ona zawsze znajdowała sposób, aby dotrzeć do niego. Jeśli nie odpowiadał na jej smsy, dzwoniła lub pisała, bombardowała go wiadomościami. Czasami widział jej samochód na podjeździe, więc ostatecznie ulegał. A w 2005 roku Ken dowiedział się o romansie. Poprosił o rozwód. Szona zgodziła się na to, wyprowadziła się z dziećmi. Do wynajmowanego mieszkania i powtarzała kochankowi, że to kolejny powód, dla którego powinien z nią być. Rozstała się z mężem, rozwód był w toku, więc on również powinien zostawić żonę. Powierniczką szony była wtedy jej najlepsza przyjaciółka, Michelle. Kobieta wiedziała, że jeśli jej przyjaciółka miała jakiś cel, stosowała zasadę cel uświęca środki. Nic innego nie miało dla niej znaczenia. I widząc jej zaangażowanie, przekonywała ją, że robi dobrze. W 2005 roku Shona zaszła w ciążę. Ojcem dziecka był Ignacio. Według słów mężczyzny, wspólnie ustalili, że najlepszym rozwiązaniem będzie dokonanie aborcji. To Ignacio pokrył wszystkie koszty i pojechał z Shoną do szpitala. Usunięto ciążę i na jakiś czas problem dla niego zniknął. W tamtym okresie Heder zauważyła, że coś jest nie tak. Jej mąż nie był sobą, ale kiedy zapytała o to, nie chciał powiedzieć, co się dzieje. Tłumaczył, że to tylko stres związany z pracą. W połowie 2005 roku Szona nie dawała za wygraną. Wytatuowała sobie imię Ignacio na nodze. Parę tygodni później znów zaszła w ciążę. Ignacio zaproponował to samo rozwiązanie co wcześniej, ale tym razem Shona nie zgodziła się na to. Powiedziała, że Ignacja jest miłością jej życia chce urodzić i wychować jego dziecko. To uczucie było jednostronne, a mężczyzna chciał się powoli wycofać. Więc Szona zaczęła szukać innego wyjścia, innej alternatywy. Postanowiła wrócić do męża. Powiedziała Kenowi, jak wygląda sytuacja. Wyjaśniła mu, że jest wciąż z kochankiem, ale mimo wszystko chciałaby naprawić to małżeństwo. Ken zgodził się dać ich małżeństwu drugą szansę, a nawet powiedział, że chce adoptować dziecko i wychować je jak własne. Kiedy ta kwestia została zabezpieczona, a Szona wraz z dziećmi Wróciła do domu, który przez wiele lat dzieliła z mężem, znów zaczęła gonić za Ignaciem. Im bardziej był oziębły, obojętny, tym większą ona miała obsesję. Mąż Heder w tamtym czasie zaczął sypiać z innymi kobietami. Jak później będzie mówił w wywiadzie, był to jego sposób na odreagowanie emocji. Ciąża zrujnowała całe jego życie. Wiedział, że któregoś dnia Heder pozna prawdę i nie będzie chciała z nim być. Shona coraz częściej mówiła o swoich relacjach i problemach miłosnych w pracy. Powiedziała przełożonej, że jest zakochana w policjancie i kocha go bardziej niż kogokolwiek innego. Chciała być z nim do końca życia, ale była jedna przeszkoda czyli jego żona, Heather. Shona zaczęła nawet opowiadać przełożonej, że chciałaby pójść na strzelnicę i poćwiczyć strzelanie. Więc wiele osób wiedziało, że istniało realne zagrożenie, ale nikt nie podjął żadnych kroków. W 2005 roku ta sytuacja to była już wykwalifikowana patologia. Kiedy rodzina Gares szła do jakiejś restauracji, parę stolików dalej siedziała Shona, w ciąży, i jej mąż. Kiedy Ignacio poszedł z córką do kina, parę rzędów dalej siedziała Shona, z dziećmi. W marcu 2006 roku urodził się syn Shony i Ignacja. Nadano mu imię Christian. Przez większość czasu zajmował się nim Ken, bo Shona była zajęta śledzeniem kochanka. Nadal dochodziło do przypadkowych spotkań, aż latem 2006 roku, kiedy Heder była na spacerze z córką, podeszła do niej Shona pchająca wózek. Powiedziała, to jest syn twojego męża. Po powrocie do domu kobieta poprosiła męża o rozmowę. Heder zapytała Ignacja, czy to jest jego syn. On wtedy skłamał. Powiedział, że nie. Shona miała męża. To był syn Kenna Nelsona, a Shona po prostu miała na jego punkcie obsesję. Heder, pomimo tego, że nie potrafiła się przed sobą przyznać, podejrzewała, jaka była prawda. Pod koniec 2006 roku Ignacio wyznał prawdę. Dowiedziała się o tym przypadkiem. Według niektórych źródeł, Heder obudziła się w środku nocy, a jej męża nie było obok. Nie był wtedy w pracy, więc podejrzewała, że spotkał się z kochanką. Według innych źródeł, Heder dowiedziała się o romansie po tym, jak Ignacio zadzwonił do niej po wypiciu alkoholu. I powiedział, że jest z Szoną. Niezależnie od tego, która wersja jest prawdziwa, sekret ujrzał światło dzienne. Kiedy doszło do konfrontacji, Ignacio powiedział wszystko. Przyznał, że ma romans od trzech lat, że Christian jest jego synem i przez ten cały czas ukrywał wszystko. Ignacio powiedział, że wiedział, jakie będą konsekwencje. Wiedział, że Heder się z nim rozwiedzie. Następnego dnia kobieta wyprowadziła się z córką, ale już dzień później wróciła do męża. Powiedziała, że nie jest w stanie żyć bez niego i chce naprawić ten związek. Była w stanie mu wybaczyć i ruszyć naprzód. Miała tylko pewne wymagania. Chciała, aby Ignacio przebadał się pod kątem infekcji i chorób przenoszonych drogą płciową, aby poszedł na terapię i zerwał kontakt z szoną. Tego samego dnia mężczyzna zadzwonił do szony i w obecności Heder powiedział jej, że to koniec. Nie mógł się bardziej mylić. Szona od chwili, kiedy Christian pojawił się na świecie, nie miała wątpliwości co do tego, że jej przeznaczeniem jest bycie z Ignaciem. nie zamierzała odpuścić. Zdobyła numer Heder i zaczęła jej wysyłać zdjęcia syna z podpisem z krwi i kości Ignacja. Oprócz zdjęć Heder dostawała groźby, podobnie jak jej mąż. Szona pisała: Nie masz serca. Jeśli to czytasz, jesteś psychopatą oraz moja lojalność zniknęła. Kochałam cię i ufałam ci a tym nie zostawiłeś bądź przygotowany Państwo Gares pomimo wielu przeszkód postanowili zakończyć ten rozdział w swoim życiu i rozpocząć nowy zdecydowanie szczęśliwszy Ignacio wiedział tyle że jeszcze ona chce go pozwać i prawdopodobnie spotkają się w sądzie gdzie zostaną ustalone alimenty Pod koniec 2006 roku państwo Gares i ich córka Wiktoria pojechali na Florydę spędzili Boże Narodzenie z rodziną Heder. To był dobry okres w ich życiu Spędzili razem święta, które postrzegali jako reset. Wrócili do Grilly w Colorado na początku stycznia 2006 roku. Szona nie dawała znaku życia, ale obawiali się, że może być to cisza przed burzą, więc podjęli dodatkowe kroki. Samochód Heather parkowali w garażu, bo obawiali się, że zazdrosna kochanka przebije opony. Zgłosili się też do prawnika i chcieli wystąpić o wydanie zakazu zbliżania się. 16 stycznia 2007 roku przyszedł ostatni e-mail od Shony. Brzmiał on tak. Jestem martwa w środku przez to wszystko, co się wydarzyło. Życzę Ci wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że możesz być szczęśliwy. Ja żyję każdego dnia w piekle. Tydzień później, 23 stycznia, Heather została w pracy do godziny 18. Jej mąż był wtedy w domu i zajmował się prawie dziesięcioletnią córką. Tantego dnia warunki pogodowe były bardzo niekorzystne. Padał śnieg, drogi były zaśnieżone i było bardzo zimno. Heder wyszła z pracy tuż po godzinie 18 i wychodząc z miejsca pracy rozmawiała ze współpracownikami. Zmierzała w stronę parkingu, gdzie znajdował się jej samochód. Kiedy znalazła się na parkingu, kilkanaście metrów od samochodu, stanęła przed nią czarna postać. Postać, która wynurzyła się z ciemności, miała na sobie czarną szatę. Jej twarz zasłaniała maska Halloweenowa, przypominająca brocznego kosiarza. Współpracownicy kobiety początkowo myśleli, że to żart, a potem dostrzegli, że ta postać trzyma pistolet. Sprawca krzyknął: Zrujnowałaś mi życie, i oddał dwa strzały, wycelowane w głowę heder. Heder upadła na ziemię. Została postrzelona w czaszkę, nie żyła. Postać uciekła, a współpracownicy wezwali policję. Ignacja był w domu, kiedy odebrał telefon. Jego współpracownicy przekazali mu na miejscu wszystkie informacje. Dowiedział się wtedy, że Heder nie żyje. Że została zastrzelona. Jego córka siedziała wtedy w radiowozie. Nie wiedziała, co się dzieje. Zdaje się, że od samego początku nikt nie miał wątpliwości co do tego, kto jest sprawcą. Ignacio wskazał jedną osobę. Tak samo jak współpracownicy. I Heder, i Ignacja. Za każdym razem było powtarzane to samo nazwisko. Shona Nelson. Były elementy świadczące o tym, że sprawcą była kobieta. Po pierwsze, współpracownicy pamiętali, że kiedy ta postać krzyknęła, że Heather zrujnowała jej życie, wybijał się wyraźnie kobiecy głos. Ponadto figura i krok tej osoby wskazywały na to, że była to kobieta. Kiedy śledczy zaczęli zbierać dowody, układanka zaczęła powoli składać się w całość. Przełożona kobiety wskazywała na to, że szona chciała pójść na strzelnicę. Podjąć kurs strzelania czy coś podobnego. Znajomi państwa, Gares oraz ich współpracownicy powiedzieli, że Szona śledziła Heder. Często pojawiała się w restauracji, w sklepie, w kinie, pod domem rodziny Gares i miała na punkcie zmarłej kobiety obsesję. Miała romans z Ignaciem, którego owocem był ich syn Christian. A zgodnie ze słowami świadków, Ignacja dostał ultimatum. Miał pójść na terapię i zakończyć związek z Szoną lub wziąć rozwód. Wybrał tę pierwszą opcję. Szona nie potrafiła się z tym pogodzić i prześladowała parę. Dowodem na to było między innymi pismo przygotowywane przez adwokata, wniosek o wydanie zakazu zbliżania się. W dniu, kiedy Heder została zastrzelona, Ken dowiedział się o tym, że jego żona jest podejrzewana o zabójstwo. Był wtedy w pracy i usłyszał imię i nazwisko żony przez przypadek. Pojechał prosto do domu. Po drodze zauważył swój samochód, którym jechała jego żona. Z raportu policyjnego można wyczytać, że kiedy radiowóz zbliżył się do tego pojazdu, Ken zablokował drogę i wyskoczył z auta. Zaczął krzyczeć do żony. Zapytał: "Co ty do cholery zrobiłaś?". Po aresztowaniu szony, policja zaczęła przeszukiwać dom oraz pojazd państwa Nelson, w pojeździe należącym do Kena, tym, który prowadziła żona Znaleziono pod fotelem czarne przebranie i maskę ponurego żniwiarza. Kiedy kobieta została aresztowana, miała na sobie czarny dres, a pod nim bieliznę należącą do męża. Na tej podstawie śledczy uznali, że szona chciała wrobić męża w zabójstwo. Chciała, aby wyglądało to tak, jakby Ken pojechał swoim autem i zastrzelił Heather. Ale od razu było jasne, że to nie mógł być on. Był wtedy w pracy. Ponadto świadkowie obecni na miejscu zbrodni wskazywali na to, że sprawcą była kobieta. Kiedy Szona została aresztowana, nie miała na sobie butów. Zostały znalezione później w pojeździe, który prowadziła. Ślady tych butów, jak i DNA Szony znaleziono w pobliżu miejsca zbrodni, na śniegu. Podczas przesłuchania Szona zapierała się, że nic nie wie o zabójstwie Hener. Powiedziała, że pożyczyła samochód od męża i pojechała kupić wino. Po przesłuchaniu została aresztowana i oficjalnie oskarżona o zabójstwo pierwszego stopnia. Proces był zaplanowany na drugą połowę 2007 roku, ale tuż przed procesem aresztowano drugą osobę przyjaciółkę szony Michelle Moore. Michelle została oskarżona o podżeganie do zabójstwa. Kobieta zgodziła się zeznawać w zamian za zmniejszony wyrok. Michelle wiedziała wszystko o zabójstwie Heder. Przyjaciółki wcześniej zaplanowały wiele szczegółów w tym użycie bielizny męża, czyli Kena, oraz zabranie jego samochodu, aby wyglądało to tak, jakby dowody były niespójne. Zgodnie ze znaniami Michelle, Szona miała próbować zabić Heather dzień wcześniej, czyli 22 stycznia. Wyglądało to podobnie. Przebrana pojechała na parking znajdujący się przy banku, w którym pracowała Heather, ale wtedy odkryła, że kobieta wcześniej wyszła z pracy. Na drugi dzień, czyli 23 stycznia, Michelle zajęła się dziećmi Szony. Shona powiedziała przed wyjściem, że gdyby ktoś pytał, bierze prysznic, a Michelle nie powinna znać innych szczegółów. Kobiety wcześniej wybrały przebranie, czyli szatę oraz maskę. To przebranie miało przede wszystkim ochronić szonę przed zostawieniem śladów DNA zakrywało jej włosy i ręce. Po drugie, dzięki temu miała uniknąć rozpoznania. Na podstawie zebranych zeznań w 2008 roku, konkretnie w lutym, rozpoczął się proces. Michel zeznawała przeciwko koleżance, a Szona nie przyznała się do winy. Wykazano, że Ignacio został wcześniej przesłuchany przez policję, aby ustalić, czy miał jakiś związek z zabójstwem żony, ale oczyszczono go ze wszystkich podejrzeń. Michel na stanowisku świadka opowiedziała, jak wyglądała relacja Szony i Ignacja, jak bardzo Szona nienawidziła Heder, Planowała zabójstwo od dłuższego czasu. Wiedziała, że Ignacio nie będzie chciał rozwieść się z żoną. I zabójstwo Heder postrzegała jako jedyną możliwość, aby odzyskać go. Szona podczas procesu starała się przekonać wszystkich, że to nie ona zastrzeliła Heder. Powiedziała, że była wtedy w drodze do sklepu monopolowego. Ale śledczy przedstawili jeszcze więcej dowodów świadczących o jej winie. I koleżanka, czyli Michelle, zajmująca się wtedy dziećmi, przygotowała dla niej wannę wypełnioną wodą. Według śledczych, Szona po powrocie do domu miała zetrzeć wszystkie ślady krwi. Wziąć kąpiel i przebrać się w czyste ubrania. Według rodziny szony to Ignacio zaplanował zabójstwo żony. Opłacił płatnego zabójcę. Prokuratura ujawniła, że tuż przed procesem znaleziono narzędzie zbrodni. Był to pistolet służbowy należący do Kena Nelsona. Nie było na nim żadnych odcisków palców. Podczas procesu prokurator podsumował tę sprawę tak, tutaj cytat: Wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację. Prowadzę samochód mojego męża. Używam pistoletu służbowego mojego męża. Noszę bieliznę męża, noszę skarpetki męża, noszę jego czapkę. Morduję żonę mojego kochanka. Dowody fizyczne wskażą na mojego męża. Jeśli mój mąż zostanie oskarżony o zabójstwo, znika z rodzinnego portretu. Mam dzieci, Heder nie żyje, Ignacy jest wolny. Koniec cytatu. Podczas procesu wypowiedziało się 40 świadków oraz przedstawiono 120 dowodów. Najważniejszym z dowodów były zeznania Michelle Moore. Przed końcem procesu Shona starała się uratować sytuację i powiedziała, że Michelle chce się na niej zemścić. Były kochankami, a ona ją odrzuciła, więc to był jej sposób na zemstę. Nie było na to żadnych dowodów, więc ostatecznie w 2008 roku ława przysięgłych uznała Shonę Nelson za winną. W marcu ogłoszono, że Shonę Nelson została skazana za zabójstwo pierwszego stopnia. Karą było dożywocie. Bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Niedługo później, Michelle Moore została skazana na dziewięć lat pozbawienia wolności. Michelle miała wyjść na wolność w 2017 roku, ale ubiegała się o zwolnienie warunkowe wcześniej i została wypuszczona z więzienia. Prawdopodobnie zmieniła dane i przebywa obecnie na wolności. Nie udziela żadnych informacji związanych z tą sprawą i stara się nie wspominać o przeszłości. Ken Nelson, czyli mąż skazanej Szony, zrezygnował z pracy trzy miesiące po zabójstwie w kwietniu 2007 roku. Był wtedy uważany za jednego z podejrzanych. W marcu 2008 roku został oczyszczony, ale nie wrócił do pracy. Przeniósł się do innego miasta. Po ogłoszeniu wyroku rozwiódł się z Szoną i poświęcił się wychowaniu dzieci, nad którymi przejął opiekę. Adoptował syna Ignacja i Szony czyli Christiana, który ma teraz 16 lat. Ignacio również zrezygnował z pracy w Departamencie Policji w Grilli i po ogłoszeniu wyroku przeniósł się na Florydę z córką Wiktorią. Samotnie wychowywał córkę. Wiktoria w 2013 roku, czyli w wieku 16 lat, przeniosła się do Michigan, aby tam podjąć kursy. Przeprowadzka była związana z chęcią uniezależnienia się od ojca. Wiktoria musiała poradzić sobie z demonami przeszłości. I gdzieś w podświadomości tliła się myśl, że Ignacio był poniekąd odpowiedzialny za śmierć matki. Wiktorii udało się w Michigan znaleźć pracę, nawiązała wiele znajomości, ale w 2015 roku doszło do wypadku. Wiktoria, mająca wtedy 18 lat, zmarła na miejscu. Została pochowana z matką w Colorado. Po śmierci córki, Ignacio został na Florydzie i tam starał się ułożyć życie. Jeśli chodzi o Szonę Nelson, to nadal utrzymuje, że jest niewinna. Według niej Michelle chciała się na niej zemścić i to właśnie ona zastrzeliła Heather, a następnie wrobiła Shona. Po ogłoszeniu wyroku Shona próbowała odwołać się od decyzji sądu, ale sąd apelacyjny odrzucił jej wniosek. Wyrok prawdopodobnie nie zostanie zmieniony i Shona spędzi resztę życia w więzieniu. Obecnie ma prawie 50 lat i przebywa w więzieniu w Denver. Wychodzę z założenia, że każda osoba, która ma swój kanał kryminalny i nagrywa o takich sprawach, ma swój typ spraw, które poruszają ją najbardziej. Dla niektórych będą to zaginięcia, dla innych sprawy związane z dziećmi. Dla mnie są to sprawy dokładnie takie jak ta. Psychika ludzka jest niezgłębiona, skomplikowana i fascynująca. Relacje między tymi wszystkimi ludźmi, o których opowiedziałam w tym podcaście, można przedstawić jako sieć. Można zadać pytanie, co doprowadziło ludzi z tych spraw do zabójstwa? Co ich odróżnia od ludzi, którzy takich czynów nie popełnili? Czy każdy z nas ma w sobie pierwiastek zła? W historii Heder Garest nie można opowiedzieć w jednym zdaniu. Zabiła ją zazdrosna kochanka męża, bo to coś znacznie więcej. Tutaj pojawiają się wątpliwości co do udziału i wpływu postaci Ignacja na całą tę sprawę. Podczas procesu starał się przedstawić sytuację tak, jakby to on był ofiarą. A jak podkreśliła prokuratura, jedyną ofiarą była Heder. Ignacio nie mógłby zostać o nic oskarżony, jedynie można rozpatrzyć jego winę moralną. Poza tym, tak wiele osób wiedziało o tym romansie i o tym, że Szona jest niebezpieczna. Jej współpracownicy, znajomi Heder, sąsiedzi państwa Gares. Więc tutaj pojawiało się wiele sygnałów świadczących o tym, że może dojść do tragedii. Jeszcze zanim skończę podcast, pojawia się jeszcze jedna ciekawa postać, czyli Ken Nelson mąż oskarżonej Szony. Ken w tej historii jest przedstawiony jako mąż próbujący rozwinąć karierę. Kiedy mężczyzna dowiedział się o romansie, chciał wziąć rozwód. Ale gdy szona wróciła do niego w ciąży, przyjął ją z powrotem i chciał naprawić to małżeństwo. Chciał adoptować jej syna i wychować go jak własnego. I obietnicy dotrzymał, bo po zabójstwie Heder to on przejął prawną opiekę nad Kryścianem i obecnie go wychowuje. Ignacio nie miał żadnego kontaktu z synem po procesie. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie o tej sprawie, bo te relacje i emocje nie są proste, więc tym bardziej zachęcam do dyskusji I jeśli znacie podobne sprawy, to oczywiście możecie je proponować w komentarzu lub napisać do mnie maila Mój adres będzie podlinkowany pod filmem lub w przypiętym komentarzu. Tymczasem dziękuję wszystkim za przesłuchanie tego podcastu do końca. Jeśli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę lub subskrypcję. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do usłyszenia przy okazji kolejnego podcastu. Trzymajcie się i miłego dnia.